Miejsce się nazywa Kulikowe Pole. Tutaj widać w tle monastyr Panteleimona. Ale fajne miasto. Tutaj pan chodzi. Chodzą, takie tutaj mają napisane, co potrzeba. Prawo jazdy, dowód osobisty, legitymacja, co potrzeba. O, pani tam stoi właśnie, o ta. O, tu pani chodzi. Tu, tam. Piękny dworzec kolejowy w Odessie, czyli Voksał. To jest zaraz po operze drugi taki spektakularny budynek w mieście. No to teraz idziemy zobaczyć na Voksał. Jak wygląda, bo wszystkie właśnie ukraińskie dworce są do siebie bardzo podobne. Dworzec, jak wiele dworców kolejowych na Ukrainie i w krajach byłego ZSRR, to budynek bardzo reprezentacyjny. Na pewno jest mniejszy niż kijowski dworzec, ale zdecydowanie większy i ładniejszy niż we Lwowie. Piękne marmurowe posadzki, wspaniały szklany sufit oraz poczekalnia. Wszystko przypomina o dawnej świetności radzieckiego imperium. Polecam jak najbardziej odwiedzenie tego miejsca. Ja zawsze odwiedzam dworce na Ukrainie. Podoba mi się architektura, budowa takiego dworca. One są bardzo podobne wszystkie do siebie. Oczywiście dworzec kolejowy w Odessie to naprawdę prawdziwe dzieło sztuki. Sami zobaczcie. Wychit miast. Piękne są te dworce. O, ciepło się zrobiło. Bardzo chciałabym się przejechać koleją ukraińską. Jak tylko będzie możliwość, to na pewno to zrobię. I oczywiście koleją transsyberyjską. Mam nadzieję, że niedługo zrealizuję swoje plany. Szanowni pasażerzy, 997 taksi. Są bramki. Trzeba kupić bilet, żeby w ogóle wejść. Tutaj. Tramwaj numer 6, 254, Odessa Wapniarka, znajdujecie biele drugiej platformy na trzeciej kolei. Odprawienie pojazdu o 11 godzinie 17 chwilin. Odprawienie pojazdu o 11 Нумерація вагонів починається з голови поїзду у північному напрямку. Регіональний поїзд номер 641 Кишинево-Одеса. Okay. Mm-hmm.
zapomniałam. Pchają się, co, o co chodzi? Nie, to tramwaj taki jedzie. Obережно. Зачиняється наступна зупинка проспект Галай. Dziękuję za obejrzenie, buziaczki i zapraszam na kolejne moje filmy. Pa!